Halo, halo, dobry wieczór, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu w gronie miłośników psów. Ja się nazywam Jacek Gałuszka i od 22 lat pomagam psom i ich opiekunom dogadać się, rozwiązać problemy i prowadzić szczęśliwe życie. Właśnie zakończyliśmy kurs Super Pies, gdzie właśnie wielu fan, wiele fantastycznych psiaków uczestniczyło w tym kursie. I dzisiaj chciałbym trochę Wam opowiedzieć o pewnych pomysłach, z jakimi się tam też spotkałem, a mianowicie z tym, czy no, izolowanie psa to jest najlepszy pomysł na to, aby on dobrze się nauczył życia. Witam przede wszystkim tych, którzy są z nami po raz pierwszy. Hej, hej, hej. Ale też witam bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy już są z nami od dłuższego czasu. Widzę, że dołączacie powoli i już z nami jesteście, także bardzo, bardzo serdecznie Was witam. Jak zwykle, tutaj Zefirek też pozdrawia, że dobrzy, dobrzy znajomi już, już są. Myślę, że kolejne osoby za chwilkę też dołączą. Kochani, ja powiem Wam szczerze, że czasami spotykam się z takimi pomysłami, które właściwie należałoby skwitować tym takim memem, gdzieś tam chodzi po, po internecie. Mianowicie to jest cytat z Abrahama Lincolna: że ludzie są skłonni uwierzyć w każdy cytat znaleziony w internecie. I ludzie są skłonni przyznać rację każdej osobie, która kreuje się na eksperta, niezależnie od tego, jakie rzeczywiście ma kwalifikacje. I czasami się zdarza, że ktoś no, faktycznie skończył jakiś kurs, albo ma po prostu trochę zdrowego rozsądku, no i daje jakieś rady, które mają sens. No i super. Tak? bo jeżeli skorzystasz z tych rad, no to pomożesz sobie i psu. Ale zdarza się też, niestety zdarza się też, że ktoś po prostu produkuje jakieś treści, samemu nie do końca rozumiejąc, co mówi, albo po prostu nie biorąc żadnej odpowiedzialności za to, co, co wam jakby przekazuje. I wtedy mogą się dziać rzeczy przykre, a czasami nawet groźne. No i e, wiem, że żyjemy w świecie, w którym każdy jest ekspertem od wszystkiego. Ja oczywiście doskonale znam się na teorii strun, czarnych dziurach, kosmologii, wiecie, biologii molekularnej. E, mogę być naprawdę ekspertem w dziedzinie topologii, matematyki, czego tam sobie tylko życzycie. Ponieważ dzisiaj, nawet programowania, bo dzisiaj Chat GPT wspiera każdego, kto ma ochotę wypowiedzieć się w jakiejkolwiek dziedzinie. Jeżeli sobie życzycie, to mogę Wam tutaj nawet stworzyć w ciągu dwóch minut program, który coś tam będzie robić, prawda? Ale tak naprawdę nie o to chodzi, dlatego że jeżeli nie mamy narzędzi do. Odsiania ziemna od plew, czyli jeżeli nie potrafimy w oparciu o naszą wiedzę, czy na, nasze, nasz poziom, jakby no, chciałem powiedzieć po angielsku, ekspertyzy, ale to jest brzydkie, bo to jest expertise, to, to, to po polsku tak nie brzmi. Kompetencji, o właśnie, kompetencji, wypowiadać się na jakiś temat, to powiem Wam tak, im ktoś dłużej siedzi w danej branży tym więcej ma wątpliwości, tym więcej ma pytań, tym więcej jakby widzi odcieni różnych, różnych problemów czy zagadnień, którymi się zajmuje. Natomiast jeśli ktoś jest początkujący, to po prostu dla niego wszystko jest bardzo proste, bardzo proste, jasne, natychmiastowe. No i często te rady, które daje, są po prostu takimi trochę od siekiery. Nie? Zrób to i to i będzie dobrze. Czasami tak, czasami tak. To nie, nie chcę powiedzieć, że jak ktoś daje proste rady, to to jest zawsze złe. Nigdy bym czegoś takiego nie powiedział, ale rzeczywiście może być tak, że te rady są po prostu niewłaściwe. Chciałbym, chciałbym dzisiaj właśnie przedstawić Wam owczarka szaga. Który był, który był z nami na kursie Super Pies. I to, to jest po prostu cudowny przykład tego, jak różne rady dawane przez no wydawałoby się ekspertów mogą spowodować problemy. Tak? I jak rozwiązanie tych problemów jest kompletnie inne niż to czego spodziewaliby się właśnie właściciele właściciele psiaka dobra, czyli myślę, że możemy po prostu zacząć sobie od tego że wam po prostu pokażę ten film zobaczymy, czy uda mi się go pokazać tutaj lokalnie, czy, was, czy, czy uda mi się go pokazać na Vimeo, nie wiem zobaczymy, więc jeżeli nie wyjdzie od razu, to po prostu mam jeszcze drugie źródło nie? bo wiecie jak to jest z tymi transmisjami wideo dobra, żeby już tak nie gadać to przesyłam wam film, a później sobie o tym filmie pogadamy. Dobrze? Moje imię Karolina. Przyjechaliśmy na kurs Super Pies z owczarkiem niemieckim, 14-miesięcznym. Naszym problemem jest wyskakiwanie do ludzi, do psów, innych, pogoń za samochodami. Był to dla nas kurs ostatniej szansy, tak naprawdę. Mieliśmy bardzo, bardzo duże problemy ostatnio z zachowaniem naszego psa. Generalnie no, pies z zewnątrz uważany i postrzegany jest jako pies agresywny, bo jednak pierwsza ta reakcja to jest wszystko kłapanie zębami i rzucanie się.

Ostatnia konsultacja, tak naprawdę u trenera, gdzie chcieliśmy ćwiczyć posłuszeństwo, no skończyła się tak, że pan powiedział, że jest to pies, z którym w ogóle na tym etapie nie da się pracować. I najpierw najlepiej zamknąć go w ogrodzie. Nie chodzić w ogóle na spacery, nie dostarczać żadnych bodźców, tylko ćwiczyć skupienie uwagi na siebie, na sobie, żeby na nas gdzieś tam był bardziej skupiony. Natomiast no tutaj okazało się zupełnie co innego. Dostaliśmy też takie zalecenia, że gdzieś tam no pies potrzebuje rzeczywiście tych kontaktów, ale żeby nie były to suczki, bo będzie nadmiernie e, pobudzony e, i no i jednak może zdążyć do jakiegoś przykrego zdarzenia. Natomiast tutaj no były spacery z samymi suczkami i było rewelacyjnie. Wyszak pokazał, że jest jednak psem, który potrafi e, się dostosować do drugiego psa i pokazał jednak te sygnały takie uległości fajne, gdzie no zmieniliśmy, z, ja zmieniłam zdanie o 100% o, o, o swoim psie i no, naprawdę bardzo, bardzo dużo się tutaj nauczyliśmy. Magia jest fajna takich to by się odwróciła i uciekła. Dobrze, zaproszenie do zabawy. <tryk> w ten nie magia jest fajna, ale ale do psa. łatki niby jak sobie radzicie, nie? Dobrze, dobrze. nie będzie sobie szaka Nie zrobione. No i super. Już teraz super pies. Jeżeli chcę zmienić kierunek. Super. No, przyjazd tutaj pokazał nam, że jest to pies emocjonalny bardzo, że jest to pies, który pragnie po prostu kontaktu społecznego i z ludźmi, i z psami, więc musimy nad tym po popracować. Natomiast to, co nam dał kurs, to jest ogromna dawka wiedzy i teoretycznej, i praktycznej. I dzięki temu wiemy, jak po prostu mamy z naszym psem pracować, co nam pozwoliło też um, um, czytać psa. I wiemy tak naprawdę, w którym momencie zareagować. I wiemy, że na przykład no, biega sobie z drugim psem i pokazuje takie sygnały, że no, ja nie mam się czego bawić. Spokojnie może sobie biegać i bawić się. No. Ale wiesz, fantastycznie robisz. Który mogę Trudno nawet coś zobaczyć, bo tempo, w jakim się poruszają jest zawrotne. No raczej nie ma często możliwości tak pobiegać, prawda? No sam, ale z psem nie, ale z psem nie. Brajda. Zaraz padną kondycji do tych chłopie nie masz za I też zawołaj szaka i tak, go chwilkę przytrzymamy na smyczy chwilkę, chwilkę, chwilkę Pięknie szaki super pięknie. Super jesteś. Super. Izolowanie psa od innych psów i ludzi nie jest dobrym rozwiązaniem. Słyszą w sumie rady specjalisty teoretycznie i no, jego zalecenia, no, postępowaliśmy tak jak kazał. Przestaliśmy, że tak powiem, wychodzić do, do, do ludzi i do psów i natomiast no, tym wyrządziliśmy ogromną szkodę psu. Tak? Teraz właśnie obserwujecie wyuczoną bezradność. Złamanie psa. Pies boi się ruszyć. Jest nieszczęśliwy, że musi iść obok drugiego psa. Jest bezradny. Kompletnie. O. Teraz właśnie widać, że prezentują. Sygnały wyuczonej bezradności, ogromny stres, odszykanie się, oblizowanie fafni, płacenie w uszu, Masakra. thank okay. you Do to potulny, kochany piesek, tylko potrzebuje pomocy, bo jest zagubiony, natomiast no, tutaj dostaliśmy wsparcie ogromne. No, to tak w skrócie nasze przygody z szakiem. Widzę, że tutaj się Adrian odezwał. Cześć, Adrian, fajnie, że jesteś. Pisał Słodziak jak szak musiał się pojawić. Adrian właśnie był trenerem, który bezpośrednio pracował też z szakiem, a te, ta suczka magia, która jako pierwsza w ogóle dała się. Tam jakby zajęła się oswajaniem szaka, to była właśnie suczka Błażeja Dymaczewskiego, naszego trenera z Grodziska Mazowieckiego Pruszkowa. Który po prostu przyjechał na kurs Super Pies jako trener superwizor, jako taki coach dla, dla młodych, nowych, jak to powiedzieć, młodych trenerów, no tak wszyscy byli młodzi, który właśnie pomagał mi bardzo w, w pracy jako taki mentor, tak, tych, tych, tych młodszych, naszych kolegów no i magia doskonale sobie radzi bo ona zresztą przez Błażeja często jest proszona o taką pomoc z psami które są gdzieś tam właśnie zablokowane nie potrafią się odnaleźć i jak widzieliście na początku to ten, ten pies został zdiagnozowany przez innego specjalistę jako agresywny i pierwsze zalecenie było takie żeby tego psa odizolować po pierwsze Tutaj, tak naprawdę, to nie bardzo widzieliśmy agresję, widzieliśmy raczej frustrację. Po drugie, widzieliśmy kompletną nieumiejętność radzenia sobie z sytuacją, kiedy pojawiają się inne psy albo ludzie. Przewodnik, przewodniczka Karolina nie wiedziała za bardzo, jak ma psu powiedzieć, czego oczekuje, jak ma mu dać te wskazówki. No i kiedy rozwiązaliśmy te, te, te problemy, zresztą. Żałuję trochę, że nie mam więcej materiałów, bo ten pies po prostu jak miał wyjść z pokoju albo miał wejść do budynku, to po prostu był taki hałas, on tak szczekał strasznie, tak ciągnął, że to było absolutnie no, makabryczne. Nie? Wszyscy wszyscy wiedzieli, że szak wchodzi albo wychodzi. I to też udało się nam opanować. Ale tutaj właśnie Adrian też był. Cześć, Adrian, też był właśnie trenerem, który z szakiem pracował. I powiem wam, że. Te, to ja go też osobiście bardzo polubiłem. Dlaczego? Bo po prostu pies, który. Jak się mu powiedziało, hej, nie zachowuj się jak debil. Chcę, żebyś po prostu zrobił to i to w tej i tej sytuacji, to on mówił. Okej, okay, to zrobię. No, i, i bardzo nas polubił z Adrianem, więc jak gdzieś się tam oddalaliśmy albo musieliśmy się zająć czymś innym, to on po prostu bardzo płakał z tego powodu, że się oddalamy. I też na socjalizacji tam widzieliście, nie, że ja sobie tam podchodzę, biorę go razem, proszę Karolinę, żebyśmy podeszli, i on jest taki szczęśliwy, macha tym ogonem, że po prostu jesteśmy razem. Więc to jest pies, który po pierwsze jest młody, po drugie bardzo szybko się adaptuje, ale potrzebuje jasnego komunikatu, informacji, czego ty człowieku naprawdę ode mnie oczekujesz, a nie aplikowania jakichś wymyślonych nie wiadomo skąd teorii, że teraz będziemy izolować tego psa po to, żeby on się zrobił lepszy. Pomyślmy chwilę nad tym: O błażej jest. Cześć błażeju. Pozdrawiamy Ciebie i Twoje obie suczki, frygę i Magię które były były. I tutaj jeszcze o Magdo, nazwita fajnie, Cześć Magdo. Super ekipa wesołej łapki. Super. O, tutaj Facebook zawsze mnie zachwycał w pracy pana Jacka na tych kursach. Trafna diagnoza i na niej bazowany program naprawczy i efekt. A, dziękuję. Ale dobra, jeszcze odnośnie tego. Ja wiem, że są osoby, które mówią, że robienie czegoś takiego, co my robimy na początku, czyli oceny zachowania psa, to jest narażenie go na duży stres, to jest w ogóle niewłaściwe, nie powinno się tego robić. Ja wiem, że mają swoje zdanie na ten temat, ale powiem Wam tak, że po 20-paru latach pracy z psami, ja wiem, że jeżeli ja nie zobaczę, o co chodzi, i ten pies nie pokaże mi, o co chodzi, to ja się będę domyślał, o co chodzi. Rozumiecie? Więc dlatego, jeśli ten pies Miałem tysiące razy się wydzierał na inne psy albo rzucał się na ludzi. A ja na kursie super pies, zobaczę ten jeden raz więcej, to jemu to nie złamie psychiki. No naprawdę błagam. To już trzeba być absolutnie jakoś nieżyczliwie nastawionym, żeby coś takiego twierdzić. Więc dzięki temu, że możemy zobaczyć, jakie ten pies prezentuje sygnały. Co on tak naprawdę... Ma pod spodem, jakie emocje tam grają, tak? czy to jest frustracja, czy to jest rzeczywiście agresja, czy to jest złość, czy to jest y, strach, co się tam dzieje. A pies to pięknie pokazuje, tylko trzeba mu dać na to szansę. Więc jeżeli to zobaczymy, to możemy zaplanować trening tak, żeby psu pomóc. I tutaj akurat było widać, że ten pies bardzo potrzebuje kontaktów socjalnych i jasnych dyrektyw, wskazówek, co jest ok, co jest nie ok. No więc, pomysł taki, żeby psa odizolować, wrócę do tego, po to, aby on się naprawił, najczęściej jest pomysłem chybionym. Dlaczego? Ponieważ psy są zwierzętami społecznymi, żyją w grupach, komunikują się między sobą w grupach, tworzą grupę ze swoją rodziną, ale również muszą się komunikować z innymi psami, innymi ludźmi, których na co dzień spotykają, muszą się tego nauczyć. Nie ma innego sposobu uczenia się, jak doświadczenie. Bo taka jest definicja uczenia się. Że to, to jest Uczenie się jest to zmiana zachowania bądź możliwość takiej zmiany oparta na doświadczeniu. To, to jest definicja taka klasyczna Zimbarda uczenia się. No więc, jeżeli nie ma doświadczenia, nie ma uczenia się. Więc, pies, który jest odizolowany, po pierwsze, frustruje się tym, że nie ma kontaktu z innymi psami, z innymi ludźmi. Po drugie, nie masz szansy na nauczenie się tego postępowania z innymi psami czy ludźmi. I tutaj widzieliście tego szaka który w pierwszym kontakcie właśnie z magią, czyli z tą wyżlicą, on po prostu się zachowywał jak kortalny głupek. Czyli po prostu łapą ją tam pacał, jakiś takie robił przysiady, nie wiadomo co. Zachodziło z jednej, z drugiej. No, magia jest bardzo taką kompetentną suczką, więc wiedziała w jaki sposób ma sobie z tym burakiem, za przeproszeniem poradzić. Na później biegały sobie swobodnie. I kiedy on już doświadczył tego, jak to. Z tymi psami jest, no to następna garda, też, też właśnie suczka jednej z trenerek, już mogła z nim bardziej swobodnie biegać. I pewnie zauważyliście, że w pewnym momencie myśmy poprosili, żeby te psy przywołać i na chwilę je zatrzymaliśmy. I to jest też dość ważny moment, dlatego że jeżeli nie zatrzymamy psa w takiej gonitwie, no to one się mogą nakręcać i nakręcać, nakręcać, a przy pewnym poziomie nakręcenia czyli takiego powiedzmy, powiedzielibyśmy bardziej fachowo pobudzenia, może pojawić się agresja zabawowa. Tak? Czyli na przykład amstawka, garda, mogłaby używać swoich zębów po to, żeby właśnie rozładować pewne napięcie, które w tej zabawie się stworzyło, a jak wiemy u Amstaffów, używanie zębów wobec innych psów różnie z tym bywa. Więc dlatego trzeba było zatrzymać to, dać psom chwilę odpoczynku i pozwolić im na ponowny kontakt. Podczas tej bieganiny, niestety to się nie nagrało, ale wszyscy słyszeliśmy takie bardzo charakterystyczne dyszenie u psów, które jest śmiechem. To... Dan i Patrycja Simonet i jeszcze tam paru innych badało to zjawisko u psów, czyli zjawisko śmiechu u psów. I takie charakterystyczne dyszenie, taki z wygłosem, to jest właśnie odbierane jako śmiech. I one się przez cały czas tej gonitwy chichrały non-stop, więc wreszcie można było powiedzieć, że są szczęśliwe. Że wreszcie jakby spotkały. Drugiego psa, który chce się z nimi bawić, chce wejść w jakąś interakcję, tak? I tutaj ja przyznam, że, że trochę nie wiem, może was, przeproszę was za to, że, że, że taki mi się sarkazm włączył. Ale całkiem niedawno oglądałem też filmy innej trenerki Magdy, która po prostu też robi bardzo fajną robotę, ma też stado psów. No, i właśnie, co tam i zarzucają różne rzeczy, że to prawda, wyuczona bezradność, a to prawda, złamanie psa, bo tam jakieś psy inne pokazały jednemu granicę, a to, to to, to tamto. Słuchajcie, tych, tych, tych diagnoz i tych etykietek jest całe mnóstwo, nie? i ludzie nawzajem obrzucają się etykietkami, zamiast po prostu zobaczyć samego psa, zobaczyć ten kontekst, po prostu. Pomóc mu odnaleźć się w tym świecie. Ja tylko tworzę sobie takie koncepty. No ja wyizoluję tego psa z grupy, po to, żeby móc popracować z nim nad skupieniem na człowieku. Jak się skupi na człowieku, to wtedy w towarzystwie innych psów, jak ja powiem jego imię, to on się na mnie skupi i nie będzie reagować na inne psy. Gdzieś za tym jest pewnie taki tok myślenia. Tylko ten tok myślenia, chociaż teoretycznie, wydaje się całkiem może fajny. Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dlaczego? Bo jeżeli my tego psa wyizolujemy, zwiększymy frustrację, tak? bo on będzie bardzo chciał tego kontaktu, bo jest istotą społeczną, a my mu nie damy tego kontaktu. I wtedy on po prostu pod wpływem tej frustracji będzie bardzo chciał kontaktu. Więc jeśli spotka jakiegoś innego psa i będzie chciał się do niego zbliżyć, a my go przytrzymamy i powiemy jego imię, to po naszej stronie. Tak, Jest bardzo kiepski argument, żeby on do nas się zwrócił. Większy argument jest po stronie drugiego psa. Jeśli mu uniemożliwimy podejście do tego psa, to frustracja wzrośnie i możemy nawet spodziewać się z tego powodu za, zachowań agresywnych albo rzucania się na tego, w kierunku tego drugiego, drugiego psa na zasadzie: Nie mogę do ciebie podejść, ale bardzo chcę i się denerwuje, że nie mogę. Albo przekierowanie tego na właściciela, no i wtedy właściciel oberwie zębami, tak? Więc ja tutaj sobie pozwoliłem na to właśnie wyuczoną bezradność, i, i tak dalej. So, to są takie słowa, wiecie, terminy, wytrychy, które często gdzieś tam migają, jak przeglądam internet, i często używają ludzie, którzy nie mają pojęcia w ogóle. Czym te terminy są, ale w takim ujęciu praktycznym, na przykład tak jak, czy, czy prawidłowym, jak to opisywał Zeligman, tak? autor tego terminu wyuczona bezradność i również autor terminu wyuczona nadzieja. Tak? Bo Zeligman robił eksperymenty, które właśnie odnosiły się do, do, do tych zjawisk i pokazywał, że jeżeli zwierzę nie widzi związku pomiędzy swoim zachowaniem a tym, co się mu przydarza, Czyli tym, co się dzieje w otoczeniu, nie widzi swojego wpływu na to, co się dzieje. Czyli niezależnie od tego, czy ja zrobię to, czy ja zrobię tamto, to i tak oberwę, tak mówiąc strasznie kolokwialnie i upraszczając do, do maksimum to, te eksperymenty, no to wtedy wpada w wyuczoną bezradność. Tak? Czyli nie podejmuje żadnych działań, bo nic nie ma sensu. Natomiast, jeżeli zwierzę wie, że tutaj jest granica i tego nie rób, i prezentuje inne zachowanie, to nie ma to nic wspólnego z wyuczoną bezradnością, tylko jest to uczenie się właściwej strategii radzenia sobie w danej sytuacji. Nie ma nic wspólnego z wyuczoną bezradnością. Natomiast to, co Zeligman nazywa wyuczoną nadzieją, polegało na tym, bo tam robił eksperymenty między innymi na myszach, i wpuszczał taką mysz do, do basenu z wodą i ona sobie tam pływała w tym basenie, tak, próbując się wydostać. Jeżeli nie była w stanie się wydostać, no to niestety topiła się po jakimś tam czasie, nie pamiętam dokładnie, 15 minut czy jakoś tak. Nie? Ale kiedy yy, znalazła platformę, która była tak zatopiona lekko, ale mogła sobie na niej odpocząć i nauczyła się, gdzie ta platforma jest. A później te platformy jej zabrano, to ona Cały czas miała nadzieję, że gdzieś ta platforma jest, i wtedy ten czas jej pływania był kilka razy dłuższy. W ten sposób właśnie on, Zeigman, opisał to, że jednak, jeżeli jest jakaś nadzieja na właściwe rozwiązanie, to zwierzę będzie wykonywać znacznie więcej wysiłków, żeby, żeby odnaleźć ten, to wyjście. I to nazwał wyuczoną nadzieją. Tyle. A tutaj, prawda, często się pojawiają takie takie właśnie żonglowanie, nie? takiem, że wyuczona bezradność, bo to tak, 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 tak fajnie brzmi. Tak samo złamanie psa. Nie? Czyli, czyli doprowadzenie go pewnie do takiego stanu głębokiego stresu, że on po prostu nie podejmie żadnych, żadnych działań i, i jego, jego osobowość została stłamszona, złamana, jakby pies przestał reagować na bodźce. Nie? No więc to są takie, wiecie, słowa, które często są używane właśnie, jeżeli ktokolwiek próbuje postawić jakiekolwiek granice psu, to są używane po to, żeby zohydzić tego człowieka, który to robi, i jednocześnie wcale psu nie pomóc. Więc to, to psu generalnie nie pomaga. O, jest Wiktoria, też nasza trenerka, która była, wszyscy byli zachwyceni szakiem, roztapiał serca na super psie. No, oczywiście, że tak. No, garda, cześć Ewelina, fajnie, że, że, że jesteś z nami. Właśnie Ewelina jest opiekunką gardy, która była tym drugim psem pracującym z szakiem. Bardzo miło, że z nami jesteś. Czytam Wasze komentarze, dlatego, że taka jest formuła naszego spotkania: że to nie jest tylko tak, że ja gadam, ale rozmawiamy sobie i to Wy też piszecie swoje komentarze, do których ja się też. Odnoszę. Z tym stresem i awersją to ludzie mają jakieś problemy. Teraz, co by nie było, to stres i awersja, a przecież dziecko też idzie do szkoły czy przedszkola, też musi się pewnym zasadom podporządkować, zostaje bez matki itd., co jakoś sobie radzą. No, no tak, no generalnie są takie tendencje, żeby uznać, że każdy stres jest czymś złym i należy unikać stresu i dążyć do komfortu. Oraz jakiekolwiek przykre doświadczenie jest awersją, której też należy unikać, żeby było więcej komfortu. Tylko niestety smutna prawda jest taka, że życie jest stresem. I jeżeli ktoś nie przeżywa żadnych stresów, to nie żyje. Bo stres tak, to jest pewien czynnik środowiskowy, który zmusza organizm do podjęcia jakichś działań, żeby sobie z tym stresorem poradzić. Czyli stresor to jest pewien czynnik środowiskowy. Stres to jest reakcja organizmu. Nie? I teraz, jeżeli nie ma żadnych, żadnych stresorów, czyli czynników, które wywołują w nas działanie, to niestety nie uczymy się strategii radzenia sobie i stajemy się bezbronni wobec czegoś, co może być naprawdę dużym wyzwaniem. Tak? Czyli można powiedzieć, że umiarkowany stres jest taką szczepionką na przeciwności świata. Chronienie i psów, i ludzi przed jakimkolwiek doświadczeniem czegoś, co można nazwać wyzwaniem, jest tak naprawdę robieniem krzywdy, ponieważ nie uodparniamy takiego, takiej jednostki na to, co, co, co przynosi realne życie. I, i oczywiście tutaj. Gdzieś będziemy pamiętali o tej krzywej dzwonowej Hansa Hugo prawda, że jest dystres, eustres, że, że jest ten stres negatywny, destrukcyjny, który nam przeszkadza, czy który nawet rujnuje nasze zdrowie, ale jest też eustres, to jest ten dobry stres, który powoduje, że my się mobilizujemy. Jeżeli chcecie, konkretny przykład, to deadline jest takim właśnie dobrym stresorem, który powoduje, że nagle sprawność naszej pracy rośnie wykładniczo i coś, co było do zrobienia przez dwa miesiące, robicie w ciągu dwóch dni, prawda? Bo się pojawił deadline. No to jest właśnie przykład takiego dobrego stresu. O, Joanno, pozdrawiam cię serdecznie. Uwielbiam ten śmiech, a przede wszystkim słuchać to uszczenio. Jak możesz to nagrać, to, to, to puścimy, albo nagraj jakieś filmiki, to powiemy coś o szczeniakach, może następnym razem. Bo Joanna jest nie tylko absolwentką naszych kursów zawodowych, ale też jest hodowczynią psiaków rasy Shiba Inu, więc to jest dość specyficzna rasa, bo, bo bardzo pierwotna. więc tutaj myślę, że, że nam dużo możesz fajnych rzeczy powiedzieć. Bardzo się cieszę, że ktoś poruszył temat izolacji psów od innych czworonogów i ludzi. No, nie sposób tego nie poruszyć, tak? bo izolacja nie rozwiązuje problemu. Natomiast to, co może rozwiązać problem, znaczy w pewnych sytuacjach być może izolacja byłaby, takim, byłaby taką koniecznością o tym też chciałem powiedzieć, ale się roz, rozgadałem. Kiedy izolacja mogłaby być konieczna? Kiedy pies przeżywa tak bardzo silne emocje, Związane z innymi psami, na przykład traumę, związaną z jakimś traumatycznym doświadczeniem, że został nie, pogryziony, zmaltretowany przez inne psy. To wtedy taka izolacja może dać mu czas na to, żeby wrócił do, do równowagi i później możemy podjąć jakąś terapię tej traumy. Ale y, normalnie to właśnie grupa psów, to właśnie stado jest w stanie najlepiej y, takiemu psu pomóc, bo gada jego językiem. Tak? Izolowanie kogoś nie wpływa na to, czy w tym wypadku psa, nie wpływa na to, że on sobie lepiej poradzi yy, sobie poradzi z, yy, ze, ze światem i z jakimiś wyzwaniami. Boszka pisze, tą izolacją i ciągnięciem smyczy, żeby tylko pies nie powąchał innego, ludzie robią dużą krzywdę zwierzęciu. Bo się boją, że stanie się coś złego. Nie? Czyli tak jakby... Boją się, że ich pies po prostu jest jakimś potworem, który żyje po to, żeby unicestwić inne psy albo ludzi. Tak? Więc to, to bardziej siedzi już wtedy po stronie człowieka. Co można wtedy zrobić? Kontrolowany kontakt, czyli socjalizację albo spacer socjalizacyjny czyli takie zdarzenie, w którym pies i jego człowiek biorą udział w kontrolowanym, nadzorowanym spacerze, gdzie poznaje inne psy, poznaje innych ludzi, poznaje w ogóle świat i dowiaduje się, że można w tym świecie funkcjonować normalnie, bez y, takiego nadmiernego reagowania na to, że są inne psy i ludzie. I, i właśnie y, na kursie Superpies też tam widzieliście pod koniec, jak tam one sobie, te wszystkie psy chodzą w kółko, w jedną, w drugą, prawda, zmieniamy kierunki, no i, on, I zachowują spokój. Tak? Te wszystkie psy, które tam przyjechały, to były psy, które miały jakiś problem emocjonalny z innymi psami, z innymi ludźmi, które były nadmiernie reaktywne. No i właśnie dzięki temu, że prowadzimy w sposób zorganizowany socjalizację, uczymy je funkcjonowania w grupie. I teraz jeszcze jeden termin, który gdzieś tam w opisie się pojawił to jest habituacja. Czym się różni habituacja od socjalizacji? Generalnie habituacja jest nazywana zobojętnieniem, czyli chodzi o to, że jeżeli w środowisku pojawia się jakiś bodziec, który nie ma znaczenia biologicznego, to reakcja na ten bodziec stopniowo słabnie i przestajemy na to zwracać uwagę. Przykład: jeżeli mieszkasz koło przejazdu kolejowego, to nie słyszysz przejeżdżających pociągów, bo te przejeżdżające pociągi już nie wywołują w tobie żadnej reakcji. A ktoś do ciebie przyjedzie w gości i będzie spał w sypialni, która jest właśnie przy tym przejeździe, po prostu się nie wyśpi, bo będzie go to budziło. Czyli będzie po prostu co chwila reagował na to, że jakieś tam pociągi przejeżdżają. Nie? Stary taki kawał z brodą. Jak przychodzi przysłowiowa baba do lekarza i mówi: Panie doktorze, ja mieszkam koło stadionu. Ale lekarz pyta, nie przeszkadza to pani, a ona. Nie, 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 nie. Dobra, wiem, że, że, że suchar okropny. Czytam sobie wasze, wasze komentarze. O, czytałem dzisiaj o doświadczeniu ze szczurami. No to super. Teraz tak. I, tak, że izolowanie psa to jest doskonały sposób na sfrustrowanie go. Mhm. I Martyna też tutaj pisze, często przy blokowiskach na spacerach obserwuje sfrustrowane, szczekające, rzucające się psy na inne pieski. Właściciele kurczowo trzymają krótką 1,5 metra smycz, nie pozwalają podejść do innego psa. Psy wychodzą trzy razy dziennie dookoła bloku i latami nie mają żadnych kontaktów z innymi psami. Dzikuska nie możesz później puścić luzem nawet w parku, bo kompletnie nie wie, jak się zachować. Właśnie nie, nie wie, jak się zachować, ponieważ nie ma takiego doświadczenia, jak się zachować. Nie? Czyli słuchajcie, każdy, każdy pies, każdy człowiek też musi mieć jakieś sposoby radzenia sobie ze stresem. Tak? Musi sobie jakoś z tym radzić. I albo są to sposoby adaptacyjne, albo nieadaptacyjne. Tak, i tutaj właśnie pyta Akademia Mądrej Snupki jakie strategie radzenia sobie ze stresem miał ja ten pies na filmie. A pozdrawiam serdecznie pozdrowienia od Sztucera również przekazuję. Więc jak mówię, są adaptacyjne i nieadaptacyjne. I teraz tak. Nieadaptacyjne to są te wszystkie, które powodują albo zwiększenie problemu, albo powodują, że yy, 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 Pojawiają się zachowania, które uważamy za niepożądane lub groźne, na przykład agresja, tak? na przykład zachowania dystansujące, w tym zachowania agresywne, są nieadaptacyjnymi sposobami radzenia sobie ze stresem. Natomiast adaptacyjne sposoby radzenia sobie ze stresem to są takie, które powodują, że wskutek wykonania tych yy, yy, zachowań. Zwierzę po prostu obniża swój poziom napięcia i stresu i jest w stanie lepiej funkcjonować. Przykład zachowania adaptacyjnego: otrzepywanie się, rozszarpywanie zabawki zamiast rozszarpywania drugiego psa, odejście, sygnały uspokajające. To są wszystko, można powiedzieć, takie zachowania bardziej adaptacyjne, które powodują, że zwierzę sobie radzi ze stresem. I tutaj, jeśli chodzi o akurat szaka, no to on miał. Takie właśnie nieadaptacyjne sposoby. Dlaczego? Dlatego, że on, czując stres, czyli jego organizm reagował na widok innego psa, na widok innego człowieka, to on się po prostu rzucał, szczekał, szarpał, i w ten sposób, w którymś momencie uzyskiwał ulgę, no bo właścicielka go zabierała z tej sytuacji. Natomiast, w momencie, kiedy on poznał te dwie słuczki, czyli magię oraz gardę, Zobaczył, że te psy są fajne, że można się z nimi pobawić, że można z nimi pobiegać. Rozładował swoją fizyczną energię to też jest adaptacyjny sposób radzenia sobie ze stresem. Czyli jeśli przeżywasz stres, idziesz na siłownię, walisz w worek. Przechodzi ci, tak? to jest adaptacyjny sposób. Nieadaptacyjny byłby taki, że przeżywasz stres, łapiesz pierwszego człowieka na ulicy i spuszczasz mu łomot. To jest nieadaptacyjny. Mam nadzieję, że to jest teraz dla was jakoś tam bardziej obrazowe i zrozumiałe. Więc adaptacyjne sposoby były dla szaka takie, że on po prostu rozładowywał to napięcie wynikające z nieumiejętności radzenia sobie jeszcze w kontaktach. Poprzez bieganie, poprzez zabawę, poprzez śmiech, no i poprzez oczywiście trening. Tak? Pytanie tutaj od Olki. Czy to możliwe, że pies atakuje psa ze stresu? No stres jest reakcją, tak? No więc jak najbardziej. Nasza psina dostaje szał, gdy widzi psa z bliskiego sąsiedztwa. Nie możemy sobie z tym poradzić, a ominąć się nie da. Żadne wołanie, rozpraszanie nie działają. Ślepo zapatrzony w tego psa, dodam, że poprzedni nasz pies tak też tak reagował na tego psa. Więc ja myślę, że tutaj przede wszystkim to, co bym zrobił, to wykorzystał taką technikę, którą Grisha Stewart opisuje jako BAT, czyli Behavioral Adjustment Training. Ona po prostu podprowadza psa do miejsca, gdzie on zauważa drugiego psa, ale jeszcze nie reaguje czeka na właściwą reakcję i nagradza ją odejściem, a czasami bonusem w postaci smakołyka bądź zabawy. I dzięki temu pies widzi, że jest możliwa inna reakcja, żeby uzyskać to samo, na czym mu zależy, czyli zwiększenie dystansu. Jeśli, Olka, to jest dla ciebie może zbyt takie skrótowe, to oczywiście zapraszam do, do kontaktu, to ci to mogę wyjaśnić na, na, na konsultacji. Słowo izolacja, pisze Gerard, pozdrawiam i Salema też pozdrawiam, jest już na porządku dziennym. Coraz więcej ludzi kupujących szczeniaki, izoluje je do ostatniego szczepienia plus dwa tygodnie i wyrastają super, psy. oczywiście, domyślam się, że w cudzysłowie. Więc to no tak, znaczy izolowanie szczenięcia w okresie krytycznym, czyli między, jak go bierzesz, siódmy, ósmy tydzień, tak? czyli socjalizacja wtórna, do 16 tygodnia życia najczęściej. Kiedy właściwie 12 to jest ostatnie szczepienie, ale socjalizacja trwa do 16, no to jest tak naprawdę robienie psu bardzo dużej krzywdy, bo on nie ma szansy się zapoznać ze światem, w którym będzie żył. Jeśli tak, to będzie traktować jako zagrażające wszystkie te zjawiska, które się pojawiają w jego życiu. Nie? Czyli wszystkie nowe zjawiska będą traktować jako, jako zagrażające. Ale oczywiście to jest cały duży temat kwarantanna, kontrasocjalizacja. Ja myślę sobie, że lekarz weterynarii nie może powiedzieć inaczej. Tak, bo taki, taka jest profesjonalna wiedza medyczna, że po prostu szczeniak w okresie, kiedy nie ma jeszcze wszystkich szczepień, jest bardziej podatny na choroby wirusowe, w tym właśnie parwowirozę, nosówkę, które są często śmiertelne, więc lekarz nie może ci powiedzieć, a ten pan będzie socjalizował, wszystko jedno. No więc lepszym wyjściem jest zabieranie takiego szczeniaka w różne miejsca i pozwalanie mu na to, żeby sobie obserwował nawet niech to będzie na waszych kolanach niech to będzie na waszym nie wiem w torbie jakiejś specjalnej nie musi przecież wszędzie chodzić na własnych łapach ale powinien patrzeć na świat ponieważ obserwowanie świata jego słuchanie wąchanie doświadczanie w każdy możliwy sposób też jest sposobem na socjalizację czyli przyswajanie sobie tego jak ten świat działa pisze Facebook user, nie wiem kim jesteś, bo to jest tak, że na tej grupie trzeba po prostu kliknąć, że się zgadzasz na to, aby twój nick był widoczny dla nas. Frustrację znam z początkowego życia mojej Miki u mnie. U poprzedniej opiekunki żyła za ogrodzeniem i na tym był koniec jej kontaktów z psami. Ujadanie z trójką innych na te za płotem. A u mnie wyjście na zewnątrz było zupełnie czymś nowym i stresującym. No właśnie, jeżeli e, zmieniamy psu e, miejsce, w którym żyje, to oczywiście, że jest to doświadczenie stresujące, tak? bo to jest stresor. I tak samo, jeżeli mamy, e, tak jak tutaj Anna napisała słusznie, nie ma habituacji bez stresu, to niemożliwe, ale i potrzebne. No e, nie ma, bo jeżeli. E, jest jakieś nowe zjawisko, to pierwsze, pierwszy odruch jest taki, ojej, może to jest coś groźnego. tak? Jeżeli coś nagle, na przykład w twoim mieszkaniu, coś zaczyna syczeć i słyszysz takie tak? to, to, to jaki jest, jaka jest twoja pierwsza reakcja? A, tam się syczy, przestanie. Nie, twoja pierwsza reakcja jest taka, może to gaz, może to woda gdzieś się leje. Co się dzieje? Muszę zidentyfikować, co się dzieje. Nie? I teraz idę do kuchni i słyszę, że to jest. No dobra, niech to będzie gaz. I mimo, że to jest groźne, no bo jeżeli się tego gazu dużo nagromadzi, to wiesz, co będzie wielki bum. Ale jeśli zidentyfikowałem, ok, uchodzi gaz, zakręciłem kurek, otworzyłem okna, wywietrzyłem pomieszczenie, to mimo, że to doświadczenie było potencjalnie groźne, ja miałem kompetencje, wiedziałem, co zrobić, żeby temu zaradzić. Nie? I tak samo jest z psem. Jeżeli on, Doświadcza czegoś, co może być dla niego potencjalnie groźne i nie wie, co sobie z tym zrobić, to będzie reagować najczęściej gwałtownie, nawet włączać reakcję przetrwania, bo myśli, że to coś jest naprawdę mega groźne, zagrażające, straszne i zaraz go zabije. Jak odizolujemy psa od całego świata, od innych psów, to potem widok każdego psa będzie właśnie jak ten syczący gaz. Tylko on nie wie, co z tym zrobić. On nie wie, jak zakręcić kurek, nie wie, jak otworzyć to okno. To, to, to takie mityczne okno, o którym mówiłem. Tak? Więc musimy go tego nauczyć. Czy nie jesteśmy w stanie tego zrobić później, kiedy on już jest starszym psem, kiedy już nie jest szczeniakiem? Oczywiście, że jesteśmy w stanie. Oczywiście, że tak. Ale musimy na to poświęcić trochę więcej czasu i musimy trochę no tutaj. Popracować nad tym w sposób bardziej planowy. Konrad. Dobry wieczór, cześć. Czy te wariacje pieska, bieganie w kółko w ultraszybkim tempie, podgryzanie, szaleństwo i tak zwana korba są normalnym zachowaniem, czy jednak nie radzą sobie z emocjami, czy powinniśmy jakoś reagować, jak się zachowywać? Wiesz co, do pewnego momentu. Takie szaleństwo jest po prostu wypuszczeniem tych wszystkich emocji, które wcześniej były tłumione, więc można na to pozwolić, chyba że widzimy, że to, ta wzajemna gonitwa, czyli najpierw jeden pies goni, potem drugi, zaczyna już wchodzić w taką fazę, że zaczynają na przykład na siebie skakać z zębami, czyli ta agresja zabawowa się pojawia. Wtedy trzeba te psy złapać albo przywołać, dać im chwilę odpoczynku, żeby zeszła ta. Energia z nich, żeby one chwilę odzipnęły i ewentualnie można pozwolić na dalszy kontakt. tak? Czyli nie dopatrywałbym się absolutnie do jakiejś patologii, tak? że, że właśnie w tym szaleństwie no psy się tak bawią, psy się tak komunikują, więc to nie jest nic strasznego. Ale mówię, trzeba wiedzieć, w którym momencie zakończyć to, czy jakby przerwać na chwilę, dać psom ochłonąć. To jest tak jak nie wiem, dzieci w przedszkolu mają znienawidzone leżakowanie. Nie? One by chciały się cały dzień bawić. Ale kiedy damy im chwilkę taką, że po prostu muszą tam się w tym przedszkolu położyć, to większość z nich po prostu zasypia, bo potrzebują tego czasu na regenerację. Tak samo pies. Anna pisze. A kiedy pies się nauczy, że się go zabiera od problemu, i sam chce odchodzić i się chować, jak to odkręcić? Do kiedy wiadomo, żeby go przetrzymać? Pies reaguje potem zębami, a nauczył się tylko. Ucieczki. Czekaj. Jeżeli ja zabieram psa z problemu, to ja podejmuję decyzję za psa. Jeżeli pies wypracuje sobie taką strategię, że sam decyduje: okej, okay, nie pakuję się w kłopoty, robię zwrot w bok, unikam kontaktu, odchodzę, to uczy się, że ta strategia po prostu jest dla niego ok, jest korzystna. To nie jest ucieczka. I nie, nie reaguje zębami, ponieważ ta strategia nie przynosi mu rezultatów. Znaczy, ja nie wiem, czy odpowiedziałem na Twoje pytanie, ale po prostu może nie, nie do końca rozumiem, o co tak o co pytasz. No, tak jak właśnie Joanna, która jest ekspertką w dziedzinie hodowli, pisze, można socjalizować szczenie, nie narażając je na choroby wirusowe. Są miejsca, gdzie szczenie w socjalizacji nie będą narażone na zagrożenie. Ja myślę sobie, że takim miejscem są na przykład supermarkety budowlane. Podpowiadam wam, że do Lerua można pójść z psem. <grymne> Ze szczeniakiem też jak najbardziej. I e, tak. Yy, dzięki Karinowa się frap, czyli to szybkie bieganie w losowych kierunkach jest właśnie rozładowaniem nadmiaru emocji. Trzeba patrzeć na psy, jeśli za bardzo się wkręcają, skalu jest zbyt intensywny, lepiej przerwać. Ale jeśli trwa chwilę i psy się potem zatrzymują na chwilę, to jest ok. No, dziękuję Ci bardzo właśnie za to yy, za to uzupełnienie i za to yy, co napisałaś. Yy, Okej, okay. kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję za spotkanie, było mega owocne. Pozdrawiam Was serdecznie, Wasze psiaki, pamiętajcie, jak one są cudowne, fantastyczne, są naprawdę super psy. Więc pogłaszczcie jeszcze na dobranoc ode mnie, a my oczywiście słyszymy się, widzimy za tydzień, jak zwykle o godzinie 20. A tymczasem, trzymajcie się, pa pa.